Maciej Okruszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest Pao Szczap, mongolistka i ułanbatorystka z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Dzień dobry, cześć. Na początku kwietnia, konkretnie to był weekend 7-8 kwietnia, odbyły się w Ułanbator właśnie, czyli mongolskiej stolicy, wielkie protesty. Jedne z większych w zasadzie w ciągu ostatnich lat w tym kraju. Natomiast one były wyjątkowe ze względu na to, że główna grupa, która brała tam udział, to była młodzież mongolska. Większość ludzi miało tak po kilkanaście, dwadzieścia kilka lat. To jest jednak wyjątek, ponieważ młodzież Mongolii jest raczej apatyczna politycznie. W wyborach na przykład bardzo mało osób bierze udział. Ostatnie wybory to jest październik 2021 i w tej grupie wiekowej udział to było niecałe chyba 40%. W związku z czym zacznijmy od tego, czego się domagali, jak w ogóle wyglądały też te protesty i dlaczego to właśnie młodzi przyszli na nie tak masowo. Może zacznę od tego, że Mongolia generalnie ma trochę tradycję, może to nie jest najlepsze słowo, ma trochę taką historię w ostatnich latach, że protesty nie masowe, natomiast protesty ogarniające społeczeństwo, przede wszystkim ułanbatorskie, z jakiegoś powodu, zazwyczaj ekonomiczno-politycznego, one wybuchają co jakiś czas, dwa razy do roku, raz na dwa lata. Jest tam jakaś ciągłość. Warto jest, mówiąc o protestach społecznych w Mongolii, pamiętać o tym, że kiedy Mongolia się demokratyzowała, to ten proces transformacji, proces demokratyzacji doprowadziła do niego aksamitna rewolucja, tak? Mhm. Czyli tam tak naprawdę nie było żadnych ofiar poza główną postacią, która była twarzą tych protestów, Dzorigiem, który był politykiem mongolskim i on później został zamordowany. Tam kilka lat później on był taką twarzą i do tej pory pozostaje twarzą walki antykorupcyjnej i sprawiedliwości społecznej w polityce mongolskiej. Mongolskie społeczeństwo bardzo to dotknęło, dlatego że w to morderstwo były zamieszane elity polityczne i do tej pory procesy różne co jakiś czas wypływają na powierzchnię i partie polityczne nawzajem starają się siebie torpedować, używając tej sprawy. Więc za każdym razem, kiedy mówimy o protestach w Mongolii, należy pamiętać o tym, że w społeczeństwie mongolskim jest bardzo silny etos pokojowych protestów i rozliczania polityków z tego, jak rządzą krajem, z czego Mongołowie zazwyczaj są niezadowoleni. Mhm. Więc to tytułem wstępu. Chyba hasłem też tych protestów w tym roku to było wykonujcie swoją robotę. Tak, zgadza się. To było jedno z głównych haseł, z głównych sloganów. Te protesty, tak jak mówisz, one w pewien sposób były wyjątkowe, natomiast ja, obserwując to od kilku lat, co w Mongolii się dzieje na scenie społeczno-protestacyjnej, gdzie takie ruszenia mniejsze lub większe co jakiś czas się pojawiają, widzę, że tam jest ciągłość pewna poglądowa, ideowa tego, czego Mongołowie się domagają i od kogo się tego domagają i dlaczego. Mhm. Więc to jest przede wszystkim walka w takim dłuższym ujęciu, tak? To jest walka z korupcją, walka z oligarchią, z nepotyzmem i żądania tego, żeby w Mongolii po prostu można było żyć godnie i żeby politycy i grupy rządzące Mongolią nie wyprzedawały po prostu kraju, przede wszystkim na przykład surowców naturalnych, co w poprzednich latach było bardzo mocnym takim punktem zapalnym. Teraz się już bardzo dużo o tym nie mówi, natomiast jakby jest ta ciągłość takiego rozliczania polityków i to jest ciekawe, dlatego że Mongołowie, kiedy głosują, to zazwyczaj nie zastanawiają się za bardzo nad tym, na kogo zagłosują. I jest trochę taka dynamika w mongolskiej polityce. W Mongolii mamy system wielopartyjny, natomiast generalnie u władzy są dwie partie. Partia Demokratyczna i Partia Ludowa, która jest partią postkomunistyczną. Natomiast ta demokratyczna wywodzi się z opozycji lat 90. I te partie po prostu zamieniają się bardzo często miejscami. Na najlepszej pozycji jest Partia Ludowa, która ma lepsze zaplecze historyczne, finansowe i powiedzmy kadrowe. Natomiast to też zależy od regionu, tak? W Ułanbatorze raczej lepiej radzi sobie Partia Demokratyczna. One się zamieniają miejscami. Mongołowie często kierują się taką logiką, że dobra, ostatnim razem głosowaliśmy na tych, czy tam ja głosowałem na tych, to w tych wyborach zagłosuję na tych, bądź na przykład na prezydenta, który na zaplecze w przeciwnej partii niż ta, która tworzy rząd, tak? Czy która ma większość w parlamencie, w Wielkim Kurale Mongolskim. Więc te wybory często są takie, że Mongołowie nie czują się zbyt sprawczy w tym, co robią, bo wiedzą, że w tej polityce niewiele się zmienia, nawet jeżeli przychodzi nowe pokolenie polityków i jest wrażenie powiewu świeżości i Mongołowie rzeczywiście dają się na to nabrać, w cudzysłowie powiedzmy, to potem się okazuje, że się nic nie zmieniło, więc oni są bardzo mocno jakby zanurzeni
zanurzeni w takiej magmie politycznej beznadziei, gdzie trochę już widzą, że nie ma za bardzo znaczenia to, na kogo zagłosują, więc mogą oddawać głosy z zamkniętymi oczyma. I w pewien sposób tak to można opisać, tak? To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo mnie zdziwiło, kiedy czytałem doniesienia o tych protestach z kwietnia, to, że tam tłum nie domagał się dymisji. Z reguły, jak mamy takie wielkie antyrządowe protesty, tym głównym celem jest to, żeby podał się do dymisji premier, czy jakiś minister, czy w ogóle cały rząd i tak dalej, żeby zastąpić właśnie kimś nowym. A tu to hasło, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli weźcie się do roboty, czy wykonujcie swoją robotę, raczej to jest chyba właściwsze tłumaczenie, to była taka główna narracja, ona by się w takim razie spinała z tym, o czym mówisz. Ale dlaczego w takim razie tak wielu młodych tym razem wyszło? Nawiążę tylko krótko do tej dymisji, czy ustępowania ze stanowiska, to jest jakby bardzo mocne hasło w historii mongolskich protestów. Natomiast rzeczywiście ono nie było zbyt widoczne w tych kwietniowych protestach. I myślę, że przechodząc już jakby do mówienia o tym, co wydarzyło się w kwietniu, warto też powiedzieć, że tak jak na przykład możemy obserwować w Polsce, że w ostatnich latach na protestach jest bardzo duża kreatywność, jeżeli chodzi o werbalizację i jakby graficzne przedstawienie postulatów, czy też wątpliwości, problemów, tak, które osoby protestujące, z którymi wychodzą na ulicę. I w Mongolii też jest taka, można powiedzieć, już mała tradycja dużej kreatywności, typu na przykład, że w zależności od tego, jaki jest kontekst protestów, to na przykład wykorzystywane są konkretne przedmioty w nich. No nie wiem, ustawiane są buty na placu Suchy Batora, który jest głównym placem w mieście, placem, na którego jednym końcu mieści się Wielki Hurał Mongolski, budynek Wielkiego Hurału Mongolskiego. Czyli parlament. Parlament, tak, mongolski parlament. I jest to bardzo duża otwarta przestrzeń, jedna z większych takich przestrzeni w Azji, a może i na świecie. Nie chciałbym tutaj kłamać. Mówi się czasem o tym, że rzeczywiście ten plac Suchy Batora jest wielki. On jest w takim światowym kontekście rzeczywiście duży i te protesty zawsze się odbywają tam. Więc pojawiają się na nich często różne prowokacyjne transparenty, często w taki kreatywny sposób wyrażane są właśnie wątpliwości, postulaty i to, co dało się zauważyć na przykład w tym roku, teraz w kwietniu niedawno, to było to, że mongolska waluta Tugrik była wykorzystywana do tego, żeby konstruować transparenty, czy konstruować napisy na transparentach po prostu z najmniejszych nominałów Tugrika. Były układane napisy, które były naklejane na transparenty, bądź też całe transparenty były wyklejane tylko tymi Tugrikami. Przekaz, wymowa tego była taka, że jest tak wysoka inflacja, że za te pieniądze nie da się nic kupić i taniej jest skonstruować swój własny transparent z mongolskiej narodowej waluty niż kupić za nią przybory do pisania, na przykład papier, karton, tak, i napisać swój własny transparent. Taniej jest to zrobić za pomocą banknotów, tak. I to był taki bardzo mocny przekaz. Tego wcześniej nie było na tych protestach, które w Mongolii się odbywały. I myślę, że on w bardzo dobry sposób podsumowuje jeden z głównych problemów, z którym młodzi się zwracali do polityków. Były na przykład taki transparent, który był widoczny na wielu zdjęciach, na którym było napisane właśnie za pomocą banknotów zaoszczędziłam, tak? Czyli nie wydałam na długopis, na flamastry, tylko użyłam banknotów, bo mnie po prostu na to nie stać. No tak. Ja bym chciał zrobić jeszcze wprowadzenie do naszej dzisiejszej rozmowy, ponieważ takie popularne wyobrażenie Mongolii to jest step, sokolnicy, ludzie na koniach i tak dalej. Natomiast Mongolia ma największy stopień urbanizacji z wszystkich krajów Azji Centralnej. 70% ludzi mieszka w miastach, a głównie we wspomnianym Ulaanbaatar, połowa całej w ogóle populacji mieszka w stolicy. I jak w ogóle wygląda życie w Ulaanbaatar? Już o tym rozmawialiśmy w pierwszym odcinku, w którym się widzieliśmy 2 lata temu. To był lipiec 2020 roku. Jeżeli ktoś chce, to może sobie wysłuchać. Zaczynamy tam od rozmowy o górnictwie, natomiast później rozmawiamy właśnie o tym, jak Ulaanbaatar funkcjonuje jako organizm miejski, bo to jest niesamowicie ciekawe, jak te dzielnice, jurt wpisują się w tą urbanizację. Więc mówię o tym dlatego, bo te protesty młodych zwróciły też moją uwagę, bo co trzeci mieszkaniec Mongolii jest młody. Co trzeci mieszkaniec Mongolii ma poniżej 34 lat. I jak wspomniałem wcześniej, połowa mieszka w Ulaanbaatar. I tak się składa, że Mongolia jest też wyjątkowym krajem w Azji Centralnej, bo ma niesamowicie prężną scenę hip-hopową. I jak wymieniliśmy wiadomości o tych protestach przed nagraniem tego odcinka, to przysłałaś mi taki teledysk artysty, który się nazywa Pak Rap. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. I ten teledysk to są łzy Suchy Batora. To jest taki bohater narodowy, który doprowadził do wyzwolenia Mongolii w pierwszych latach XX wieku. Tak zresztą się też nazywa ten plac, o którym teraz mówiłaś. I chciałbym się skupić na tym, to znaczy jaki był leitmotiv muzyczny tych protestów, bo ewidentnie jakiś był. I czy twoim zdaniem fakt, że protestowało też tak dużo młodych ludzi, ma związek z tym, że ta mongolska scena hip-hopowa w ciągu ostatniej dekady, dłużej oczywiście, ale szczególnie w ciągu ostatniej dekady, przeżyła taki niesamowity rozkwit? Tak, na pewno ważne jest pamiętać o tym, że Mongolia jest bardzo młodym społeczeństwem, tak? Myślę, że średnia wieku w ogóle to jest poniżej 30 lat. Populacja Mongolii to są 3 miliony. Z tych 3 milionów ponad połowa żyje dziś w Ulaanbaatarze i migracja do miasta cały czas trwa.
To jest związane z problemami infrastrukturalnymi, ekonomicznymi, jakby jest to w miarę jasne, tutaj nie ma wielkiej tajemnicy. Natomiast kolejne duże miasto to jest Erdenet, miasto górnicze, dookoła jednej z większych kopalni miedzi na świecie. I tam populacja wynosi w tym momencie może około 90 paru tysięcy. To jest kolosalna różnica. Tak, to jest kolosalna różnica. 100, a 1 500 000 to jest bardzo dużo. I kolejne miasta, no to mają po kilkadziesiąt tysięcy, tak? Mhm. Jest ich jeszcze kilkanaście może, ale te liczby stosunkowo spadają. Więc rzeczywiście gro tej populacji miejskiej jest skupione właśnie w Ułanbatorze. Ja może tylko tak szybko powiem, żebyśmy mieli kontekst. Mhm. Ułanbator jest miastem, które, jeżeli chodzi o jakby taki model urbanizacji, jest miastem poziomym, to znaczy rozrasta się raczej na bok niż do góry. To się zmienia oczywiście, tak? Natomiast jakby cały czas jest raczej miastem poziomym i główny ten taki, powiedzmy, betonowy trzon miasta, asfaltowy trzon miasta jest skupiony wzdłuż głównej arterii miasta, w stosunku do której równolegle biegnie też kolej. Obydwie te linie komunikacyjne są ułożone równolegle do rzeki, to wszystko leży w dolinie, więc Ułanbator jest takie bardzo rozciągłe w linii wschód-zachód. I rzeczywiście ten taki jego zurbanizowany rdzeń biegnie wzdłuż tych takich, powiedzmy, poziomych linii transportowych, arterii, kolei, dookoła tego zurbanizowanego obszaru, zurbanizowanego w takim zabudowanym sensie, betonowym, asfaltowym, rozciągają się na połaciach wielu kilometrów kwadratowych. Nie podam liczb, natomiast to są odległości po kilkanaście kilometrów od centrum miasta, gdzie bardzo duża część populacji, ponad połowa populacji Ułanbatoru mieszka w tak zwanych dzielnicach jurtowych. To są dzielnice niedoposażone infrastrukturalnie, które swoją nazwę biorą od tego rzeczywiście, że dużo osób mieszka tam w jurtach, które są tradycyjnym mogolskim domostwem. Natomiast jakby obecnie też tam jest bardzo dużo takich prostych parterowych domów. Mhm. To są zazwyczaj gospodarstwa domowe podłączone jedynie do prądu. Innych mediów tam nie ma. Nie ma bieżącej wody, nie ma kanalizacji. Wywóz śmieci jest utrudniony. Transport publiczny bardzo często jest utrudniony. Są przerwy w dostawach prądu czasem. Nie ma też ogrzewania. Nie ma ogrzewania. Wielkie problemy z zanieczyszczeniem powietrza. O tym rozmawialiśmy chyba ostatnim razem. To są w dużym stopniu dzielnice zasiedlone przez migrantów z innych terenów kraju. I oczywiście tam też jest bardzo dużo młodych. Co jest ważne, żeby powiedzieć, że te dzielnice jurtowe należy też w pewien sposób rozumieć jako może nie do końca sypialnie, natomiast to są miejsca zasiedlane przez ułanbatorską klasę pracującą. Mhm. I mówimy tutaj o pracownikach troszeczkę mniej wykwalifikowanych i też w związku z tym i w związku jakby z tym, jak wygląda w ogóle sytuacja ekonomiczna w Mongolii, sytuacja rynkowa, też jest to część populacji najbardziej narażona na wszelkiego rodzaju turbulencje rynkowe, więc można sobie wyobrazić, że ich sytuacja jest bardzo niepewna, żyją bardzo często na minimum ekonomicznym bądź też poniżej niego. Jest tam bardzo duże bezrobocie również i ja nie chciałbym w tym momencie stygmatyzować, mm-hmm. tak? Natomiast ważne jest powiedzieć, że dzielnice jurtowe nie są slumsami, natomiast są infrastrukturalnie niedoposażonymi dzielnicami klasy pracującej, migrującej do miasta właśnie często ze względów ekonomicznych. Nie są też wylęgarnią miejscowego hip-hopu. Tak, dokładnie. To jest bardzo ciekawe, dlatego że późne lata 90., wczesne lata 2000 bardzo dało się zaobserwować ówcześnie prężnie, ale rodzącej się ciągle mongolskiej sceny hip-hopowej, może nie do końca rozłam, natomiast takie różnicowanie pomiędzy chłopakami z bloków i chłopakami z dzielnic jurtowych. Ja mówię tutaj chłopakami tak dlatego, że kobiety, osoby niemęskie nie są jakby mocno reprezentowane na mongolskiej scenie hip-hopowej, one mają swoje miejsce, jest tam ich twórczość obecna, natomiast zdecydowanie jest to kultura zdominowana przez mężczyzn, przez takie środowisko macho, można by powiedzieć, chociaż to też się zmienia. No i wtedy w tych latach, koniec lat 90., początek 2000 było bardzo widać dużą taką różnicę pomiędzy tymi środowiskami, również w stylach. I to w pewnym momencie, lata tam powiedzmy około 2010, gdzieś do może 2013, ta różnica nie była tak bardzo widoczna, mimo że mongolski hip-hop wtedy rozwijał się cały czas bardzo prężnie. Natomiast ostatnie lata, powiedziałbym ostatnie 5-6 lat, rzeczywiście nastąpił powrót do tego etosu dzieciaków z getta, tak? Bo w pewien sposób oni tak siebie sami rozumieją, często stosują porównania do tej narracji znanej ze Stanów Zjednoczonych chociażby, tak? Ale też i z innych miejsc, nie wiem, wydaje mi się, że we Francji, we francuskim hip-hopie też jest tak, to... Tak, jest to bardzo mocny jakby element sceny, bardzo mocny etos. Nie wiem, czy współcześnie, ale jak dorastaliśmy, francuski hip-hop był przez jakiś czas popularny w Polsce, oczywiście ze względu na tam związki WWO, Soundhile i tak dalej, to faktycznie tak było, że raczej jednak te przedmieścia Paryża to był ten głos, który był słyszalny. Tak, zdecydowanie. Teraz to, co się dzieje w Ułanbatorze, na ułanbatorskiej scenie hip-hopowej, nastąpi w pewien sposób powrót do tego takiego ulicznego etosu getta, ale to się wszystko dzieje w takim nowym zabarwieniu, ponieważ w ostatnich latach do Mongolii, tak jak i do innych miejsc na świecie,
bardzo mocno zaczęła docierać stylistyka trapowa, która jest trochę inna, jeżeli chodzi o wizualny aspekt, o aspekt tego, w jaki sposób werbalizujemy swoje poglądy, ale też jest bardzo mocno skojarzona, szczególnie jeśli spojrzymy na jej historię w Stanach Zjednoczonych, z przestępczością mniej lub bardziej zorganizowaną, z konfliktami z prawem w Mongolii. Taka odświeżona stylistyka uliczna, gdzie jakby dużo więcej mówimy o przestępstwach, o narkotykach, pojawia się broń w teledyskach, czego wcześniej nie było. Mongołowie jakby byli bardzo tacy pruderyjni też w tym hip-hopie. To znaczy część artystów przynajmniej, ale tych bardzo znaczących i formatywnych dla lokalnej sceny, starała się pełnić taką rolę strażników moralności młodych osób, ale w tym dobrym sensie, tak? Nie gatekeeperów, tylko raczej osób w pewien sposób przekazujących też ważne treści moralne. Taki starszy brat przysłowiowy. Tak, tak. Chyba Big G to jest jednak taka postać, o której musimy wspomnieć, tak, która się zawsze pojawia w tej opowieści o mongolskim rapie i też mi się wydaje, że to jest taki starszy brat, który powie ci, jak masz żyć. Ważne jest jakby o nim powiedzieć to, że on rzeczywiście w historii mongolskiego hip-hopu nie jest obecny od początku, czy może nie jest jakby aktywny od początku, natomiast już w tym okresie, o którym mówiłam, że początek lat 2000 pojawiło się to różnicowanie pomiędzy tymi środowiskami hip-hopowymi, on był takim najbardziej widocznym, najmocniej robiącym wyłom w scenie, reprezentantem dzielnic jurtowych i też otwierającym drogę dla późniejszych artystów i do tej pory jest bardzo wspierający dla młodych artystów. Więc to było w pewien sposób, myślę, ważne też dla niego, żeby zaprezentować wizerunek chuligana z getta, który mimo wszystko jest dobrym, moralnie odpowiednim, zgodnie z lokalnymi standardami człowiekiem i przekazuje wartości, które są po prostu humanistyczne. Poświęćmy mu tylko jeszcze chwilę uwagi. Mówię akurat o nim dlatego, bo on faktycznie pojawia się wszędzie, a zróbmy tylko taki kontekst, że on faktycznie wywodzi się z jednych z tych dzielnic i to jeszcze w dodatku z rodziny wyjątkowo biednej. Z tego co czytałem, to tam naprawdę się nie przelewało w domu, natomiast on odniósł chyba największy komercyjny sukces, przynajmniej do tej pory, do czasu, kiedy wyszło to nowe pokolenie mongolskich raperów. W związku z czym tu jest też taka opowieść o tym, że ciężką pracą na tej scenie faktycznie da się stamtąd wyrwać, choć on cały czas w teledyskach pokazuje w dalszym ciągu te miejsca. Tak, zgadza się. On w pewien sposób reprezentuje taki etos self-made mana, natomiast wielokrotnie podkreśla i nie tylko w takim deklaratywnym sensie, ale również rzeczywiście mając te treści w swoich i wideoklipach, i w swoich tekstach i ciągle jakby nawiązując do nich, że jest chłopakiem z dzielnic jurtowych i że miejsce, które go ukształtowało, jest w dzielnicach jurtowych i tylko dlatego, że stamtąd pochodzi, to był w stanie zostać tym, kim jest. To zróbmy przeskok do współczesności, takiej najnowszej współczesności. Wróćmy do tego Pac Rapa, którego już wcześniej wymieniałem. Ten teledysk, który od ciebie dostałem, to jest dobry po prostu rapowy teledysk, ale on jest dość klasyczny w swojej formie. No, czarno-biały, stoi kilku ziomeczków, z których myślę, że połowa nie jest pełnoletnia, jak patrzę po tych twarzach. I rapuje właśnie o problemach społecznych Mongolii, ewidentnie odnosząc się do tych protestów, które miały miejsce niewiele wcześniej, czy w zasadzie podczas nagrywania tego teledysku. Natomiast to jest przedstawiciel tego najmłodszego pokolenia raperów i czy twoim zdaniem on reprezentuje właśnie odejście od tego, czym mongolski rap był jeszcze dekadę temu? Pytam, bo o ile Big G pokazuje właśnie te jurty i tak dalej, no to Pac Rap już nawet w swojej ksywie jednak nawiązuje do tego, o czym mówiłeś wcześniej, czyli do Stanów Zjednoczonych, do tych wzorców amerykańskich. Myślę, że to jest jakby bardzo ciekawa postać, żeby spróbować ugryźć to od tej strony, którą proponujesz, dlatego że wydaje mi się, że Pac Rap jakby też jest migrantem do miasta, natomiast w jego twórczości widać też nawiązanie do tego etosu dzielnic jurtowych. On jakby się też bardzo mocno identyfikuje i z klasą pracującą, o czym mówi, i jakby z takim środowiskiem sprawiedliwości społecznej, ale rozumianej w tym, powiedzmy, nieskażonym sensie. Ja trochę zasugerowałam, żebyśmy wzięli jego też na warsztat, dlatego że u niego można zaobserwować, że konsekwentnie od tych kilku lat, tam nie wiem, 4-5, kiedy on jest obecny i aktywny na mongolskiej scenie hip-hopowej, takie protest songi, czy w ogóle jakby motyw protestów i pociągania polityków czy klasy rządzącej do odpowiedzialności jest obecny i on regularnie wraca. I jednym z takich pierwszych numerów, którymi się promował, był utwór, który nazywał się Przeprowadźmy się, czy też Przemigrujmy, który był o tym, że jakby najwyższy czas jest wyprowadzić się z Ulaanbaatar, bo nie da się tu żyć. Następny numer w tej linii poglądowej to był numer, który się nazywał po angielsku Give Me Justice. Warto też powiedzieć, kim Pac Rap jest. On jest młodym raperem, tak jak powiedziałeś, reprezentującym najmłodsze pokolenie mongolskich artystów, takich, którym już na rynku się powiodło w pewien sposób. Jest też związany, i to myślę też jest bardzo ważne dla tego kontekstu, z kilkoma takimi ekipami, które są trochę takie płynne, znaczy przenikają się nawzajem. Oni właśnie są dla mnie trochę taką apoteozą tego, czym mongolski hip-hop stał się dzisiaj. Znaczy ten etos uliczny wrócił ze zdwojoną siłą, natomiast pojawiły się odwołania do przestępczości, do przemocy, do konfliktów z wymiarem sprawiedliwości, narkotyki,
i to wszystko właśnie jest polane takim trapowym sosem bardzo często. Natomiast... Ale czy uważasz, że to jest efekt po prostu przeniesienia mody z zachodu, czy faktycznie to odzwierciedla też zmiany społeczne w Mongolii? Wraz z bogaceniem się tamtejszego społeczeństwa, które wiadomo jest nierówne, ale no ewidentnie postępuje, jak się ogląda te teledyski i porównamy sobie te na przykład z połowy pierwszej dekady XXI wieku, a te obecnie, no to ilość luksusowych, różnego rodzaju materiałów, tak? Czy to samochodów, czy ubrań, no jest porażająco większa. Ja myślę, że to są te dwie rzeczy naraz. Mm. To, co trap w światowej perspektywie zrobił dla hip-hopu, to zaoferował mu po prostu odświeżenie tego, co już w pewien sposób zaczęło się przejadać. I to było bardzo potrzebne hip-hopowi jako produktowi rynkowemu i bardzo dobrze z nim zagrało, dlatego że no, hip-hop od swoich początków jest o remiksowaniu rzeczy, o braniu czegoś, co już było, bądź też braniu czegoś z zewnątrz i dołączaniu tego elementu do tego, co robimy i robieniu z tego czegoś nowego, ale cały czas pozostając gdzieś tam niedaleko tego hip-hopowego rdzenia. I środowisko wtedy weryfikuje, czy ktoś jest prawdziwy, nieprawdziwy, czy ktoś jest pozerem, nie jest pozerem, bez względu na to, jakby czy robi numery, które brzmią bardziej jak disco polo, maluje paznokcie, to już dzisiaj nie ma znaczenia. I to jest bardzo ciekawe, że ten trap, który wywodzi się z takich agresywnych środowisk, gdzie broń, narkotyki były głównymi motywami przewodnimi życia artystów, którzy zaczęli tworzyć ten hip-hop, żeby spróbować gdzieś przestrumieniować swoją energię życiową i może wydostać się z trap house'ów, z getta, odejść od handlu narkotykami, to takie bardzo mocno przemocowe, mające potencjał dużego nasycenia przemocą, maczyzmem, środowisko, znalazło się w miejscu, gdzie dzisiaj już nikt nikomu nie powie, że to jest, nie wiem, za mało męskie, to jest pedalskie, to jest coś tam, tak? Tylko te środowiska bardzo mocno się przenikają i nawet najwięksi uliczni gangsterzy biorą elementy estetyki takiej popowej, tak? Nazwijmy to, czy jakiejś takiej elektronicznej bardziej, właściwej dla scen elektronicznych, które kilka lat temu jeszcze w ogóle nie byłyby do pomyślenia. I to się dzieje na całym świecie i myślę, że to właśnie w takim rynkowym sensie bardzo mocno się zgrało z tym, jak funkcjonujemy w ogóle dzisiaj na całym świecie w postkapitalizmie i w Mongolii to jest bardzo widoczne. Dlatego, że tam jakby to, na czym młodzi ludzie z tego społeczeństwa miejskiego głównie dzisiaj się dorabiają, to jest sektor influencerski bądź usługowy, tak? Mhm. Co jakby no nie jest tajemnicą, w wielu miejscach na świecie tak się dzieje, natomiast widać bardzo mocno to, że jest to bańka, która trochę musi się w jakiś sposób sama pompować, lokować ten swój kapitał trochę w innych miejscach, żeby tam można było coś skonsumować, bądź otworzyć nowy rynek na konsumpcję jakiegoś nowego produktu, nowej usługi, więc na przykład ostatnio raperzy zaczęli współpracować też, ja się trochę w tym nie orientuję, ale z tymi środowiskami NFT, gdzie sprzedaje się rzeczy, które mają sygnaturę. Token, tak? No fungible token. Tak. I na przykład sprzedają w taki sposób albumy, czy też, no nie wiem, artyści graffiti, moi znajomi, sprzedają w taki sposób swoje dzieła. Czy raczej prawo do posiadania tak, tego prawo dzieła, do posiadania. Tak. Więc jakby hip-hop bardzo mocno się odnalazł w tej nowej rzeczywistości, Mongołowie się tym bardzo mocno zachłysnęli i no to jest trochę smutne po prostu patrzeć na to, jak to rozwarstwienie społeczne postępuje i jak dużym elementem tego są różne takie konsumpcyjne mechanizmy, już dziś niestety bardzo mocno skojarzone, sprzężone z hip-hopem. Więc ten hip-hop dziś on ma wiele twarzy, bo z jednej strony jest ta ulica i pojawia się przemoc dużo bardziej, z drugiej strony cały czas ważne jest to, żeby ten moralny etos takiego humanizmu mongolskiego, czy nawiązywania do mongolskich tradycji, żeby on był obecny i żeby przekazywać jakieś pozytywne, wartościowe treści młodym, ale robimy to wszystko trochę z jednej strony bawiąc się tą konwencją taką przemocowo-uliczną, ale z drugiej strony widać, że dla niektórych to nie do końca jest zabawa, więc tak jak wspominałem o tym, że Pakrap jest w takich ekipach, które są płynne trochę, to są środowiska, które się przenikają. Z jednej strony influencerzy, z drugiej strony artyści na przykład stand-upowi, z trzeciej strony ulicznicy, którzy jawnie mówią na przykład w swojej twórczości o tym, że zajmują się, nie wiem, kradzieżami, czy narkotykami, czy jakimiś takimi rzeczami, więc to jest bardzo ciekawe po prostu, jaki amalgamat z tego powstał. No i w tym wszystkim jest ten Pakrap, który nazywa siebie Pakrapem, dlatego, że kocha Tupaka i jest to jest to homage dla Tupaka, jest to szacunek oddany Tupakowi. Trochę mało jest kreatywne to nawiązanie, ale zaczynał wcześniej, no młody chłopak, każdy miał kiedyś głupią ksywę, tak? Tak, tak, zgadza się. U niektórych niestety zostaje, no tak to wygląda. Nie każdy jest jak Teddy i może zmienić pseudonim 15 razy. On to często też podkreśla na przykład w wywiadach, no bo on przestudiował Tupaka. To nie jest tak, że on lubił go słuchać, tylko on przestudiował Tupaka. Poczekaj, zatrzymam cię, tylko jest tak, że większość słuchających nas osób ma powiedzmy do 30, no oczywiście wie o co chodzi, ale wiem, że słucha nas też trochę starszych osób, na przykład mój ojciec. Wytłumaczę tylko szybko, że Tupak to jest taki legendarny raper ze Stanów Zjednoczonych, który już nie żyje, został zastrzelony wiele, wiele lat temu, natomiast jest takim powiedzmy Jimim Hendrixem rapu. Chciałem tylko zrobić taki trend dla tych osób, które nas słuchają, a może nie kojarzą, o kogo chodziło. Jasne, ja myślę, że jedna rzecz, którą warto o nim dodać, to jest to, że ikona Tupaka jest jakby skonstruowana z czterech elementów. Jeden element to jest to, że i powiem o tym na początku, bo ty już o tym wspomniałeś, że został zamordowany
zamordowany. Wiadomo, jakie były okoliczności, nie wiadomo, jakby kto go zabił, na czyje zlecenie i tak dalej. Było to elementem jakiegoś większego konfliktu na scenie hip-hopowej w Stanach Zjednoczonych pomiędzy dwoma wybrzeżami. Drugi aspekt jest taki, że był bardzo wszechstronnym artystą, który zaczął się spełniać i jakby zbierać rzeczywiście owoce swojego talentu. Kolejna rzecz jest taka, że było widać w jego tekstach, że jego świadomość społeczna i polityczna jest na bardzo wysokim poziomie. No nie będę już się tutaj wgłębiać tak, w jego powiązania z konkretnymi osobami, z Asatą Shakur i tak dalej. Wywodził się z ulicy, natomiast jego świadomość polityczna była na bardzo wysokim poziomie. I Pac Rap, który swoją ksywkę, jeżeli rozwija, to rozwija ją do Pac Rap Amaru, czyli nawiązuje też do Tupaca Amaru. Czyli do jego nazwiska po prostu. Tak, do jego nazwiska, wydaje mi się, że przyjętego. Nie, no matka miała tak na nazwisko, ale ona chyba tak przyjęła. To było też związane z historią jakby tak, kolonializmu. Czarny Panter, no jakby tak. Już skupmy się na Mogali, bo jak zaczniemy to znać tak. Tupaku i no to jest matce, to super to... ciekawe, tak. Że te konteksty się tam przenikają, tak? Więc jest ten Pac Rap, czy też Pac Rap Amaru, który jest migrantem do miasta, wywodzi się już w mieście z dzielnic jurtowych, jest bardzo ciekawym, kreatywnym artystą, bo też tworzy w bardzo różnych stylistykach i ten społeczny, polityczny aspekt jest bardzo ważny w jego twórczości. Powraca notorycznie, można by powiedzieć, więc pojawiają się te utwory Wyprowadźmy się, Give Me Justice, potem Give Me Justice 2. Kontynuacją tej linii jest właśnie ten utwór, o którym wspomniałeś, Łzy suche Batora. Na grafice ilustrującej ten utwór pojawia się banknot 10 bądź 20 tuglikowy, jeden z najmniejszych nominałów mongolskiej waluty. I to jest też ten nominał, którym były wyklejane te transparenty na protestach. Ta nazwa, ten tytuł Łzy suche Batora jest też nawiązaniem do klasycznych tytułów mongolskiej literatury Łzy kogoś tam, więc to się wszystko bardzo mocno splata. I teraz może jakby przejdę do tego, jaka ja rozumiem, że była narracja czy też autonarracja uczestników protestów, tak? My, młodzi Mongołowie, czyli nomadzi, którzy przemigrowali za pracą do miast i mają tutaj bardzo ciężkie warunki ekonomiczne, związani cały czas z tradycją, ale w pewien sposób sami z niej wykorzenieni na może nie własne życzenie, ale z własnego wyboru. Jesteśmy teraz w tym mieście, które jest apoteozą wszystkiego najgorszego, co w Mongolii się wydarza i nie mamy za co żyć, nie mamy jak żyć. Niektóre z haseł, które się pojawiały na protestach, to było dajcie mi powód do życia, czy dajcie godnie żyć, czy nie mogę umrzeć, więc żyję. Bardzo widać dużą taką desperację, bardzo dużą gorycz, smutek i jakieś takie rozczarowanie z tego, że Mongołowie mają bardzo dużo jakiejś takiej swojej wewnętrznej dumy, może niekoniecznie narodowej, która oczywiście też jest, ale kulturowej. I w momencie, kiedy im to zostaje zabrane i czują się, że jest im to odbierane przez współmongołów, to czują się po prostu oszukani. Ceny rosną, wartość tugrika spada i inflacja była tak naprawdę głównym motywem zapalnym tych protestów. Dlatego też tak ważne były te banknoty, czy też przynoszenie produktów pierwszej potrzeby. Nie wiem, na przykład kilogram mięsa ktoś przynosił w torebce na protesty, czy też bochenek chleba, tak? W efekcie tych protestów kwietniowych, ale również rok temu, gdzieś w atmosferze innych protestów społecznych, też na placu Suchy Batora, miały miejsce dwa samopodpalenia. W zeszłym roku, wydaje mi się, że w lutym 2021, mężczyzna podpalił się na placu Suchy Batora i umarł. Nie jestem pewna, jaka była sytuacja tej osoby teraz w kwietniu, natomiast podobnie się to wydarzyło. Mongolia nie ma takiej tradycji samopodpaleń, tak? To nie jest ustalona metoda protestu. Nawet gdyby była, dla wszystkich jest to oczywiste, że jest to bardzo drastyczny krok. Myślę, że w Polsce też bardzo dobrze to rozumiemy. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, jak wielkie rozgoryczenie, jak wielka desperacja musiała po prostu zajrzeć w oczy Mongołom i to właśnie tym młodym, którzy przyjechali do miasta i nie mają opieki medycznej, mają problem z tym, żeby zarejestrować się w szkołach, bo migracja do Ulaanbaatar jest teraz zabroniona prawem, dlatego że populacja przerosła możliwości miasta i bardzo trudno jest oficjalnie przenieść się do Ulaanbaatar, zostać mieszkańcem, mieszkańką miasta. Jeżeli nie mamy rejestracji w mieście, nie możemy korzystać na przykład z edukacji. Więc ci młodzi ludzie, którzy bardzo często mogą mieć tego typu problemy, czy też muszą pomagać w swoim gospodarstwie domowym, bo na przykład jeden z rodziców jest alkoholikiem, czy też obydwoje rodziców są bezrobotni, jedno z nich jest bezrobotne, jedno z nich nie żyje, obydwoje rodzice nie żyją, tak? Jakby jest bardzo duże ciśnienie nałożone na tą młodą część populacji, która, jak już wspomnieliśmy, no to jest gro mongolskiego społeczeństwa. Co jakiś czas następuje jakiś punkt zapalny. W COVID-zie też były o coś protesty i Mongołowie już co jakiś czas czują, że mają dość i wtedy ta sprawczość, której sami siebie pozbawiają w wyborach, w pewien sposób do nich powraca.
ale jako że tożsamość klasowa w Mongolii nie istnieje, masowe ruchy społeczne też nie są wielką rzeczą. Wtedy, kiedy odbywała się ta aksamitna rewolucja demokratyczna, to wtedy rzeczywiście były to masowe ruszenia. Natomiast od tamtej pory zazwyczaj to są okazjonalne rzeczy, które gromadzą kilkaset, no może pod 1000, 2000, 3000 osób, ale to są rzeczy, które się zdarzają raz na jakiś czas i one są jakąś kumulacją frustracji, a nie wzmagają większego momentum ruchów społecznych. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bo interesuje mnie też cała ta opowieść, którą teraz od ciebie wysłuchałem. Koncentruję się też wokół tych protest songów de facto, bo takie chyba trzeba nazwać twórczość punk rapa, ale on oczywiście nie jest jedyny. Tak, jest więcej artystów na scenie rapowej i trapowej, którzy generalnie wyrażają te swoje żale do władz, czy szerzej w ogóle do tej struktury społecznej, systemu kapitalistycznego i tak dalej. Natomiast czy jest jakaś aktywność z drugiej strony? Bo na swoim blogu, masz bloga o mongolskim hip-hopie, podajesz taki przykład z 2016 i z 2017 roku, gdzie obie wspomniane partie polityczne, które dominują na scenie, wykorzystywały dość znanych raperów, może nie tych największych, ale dość znanych, do tworzenia dla siebie takich piosenek wyborczych. Czy politycy mongolscy próbują wykorzystać ten jednak najpopularniejszy wśród jednej trzeciej społeczeństwa gatunek muzyczny, żeby przebić się ze swoim przekazem? Czy próbują, to już wiemy, bo właśnie to powiedziałem, ale raczej chodzi mi o to, czy to ma szansę w ogóle w jakikolwiek skuteczny sposób zadziałać na odbiorców, nawet jeżeli weźmy pod uwagę, że chociażby jedna z autorek tych piosenek później w innym swoim numerze tłumaczyła się, że zrobiła to tylko dla pieniędzy. Czy to może być w ogóle narzędzie też do sterowania takimi emocjami społecznymi, czy jednak ten etos niezależności w mongolskim hip-hopie, czy teraz trapie, jest zbyt silny i to się po prostu nie uda? To jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że już wylaliśmy pod odpowiedź na nie fundament wcześniej w rozmowie. Myślę, że widzimy to jakby w różnych miejscach na świecie, w Polsce na pewno w jakimś stopniu też, że tego czy innego rodzaju influencerzy czy też figury publiczne są przez polityków wykorzystywane bądź są podejmowane takie próby. I to było bardzo ciekawe dla mnie właśnie wtedy w tych wyborach, gdzie jedne to były wybory parlamentarne, natomiast rok po nich były wybory prezydenckie. Przeciwne frakcje polityczne wykorzystały artystów do swoich celów, czy weszły z nimi w układ. Ciekawe było to, że każda z tych współprac była w pewien sposób inna. W jednej, gdzie w wyborach parlamentarnych stołeczna frakcja Partii Demokratycznej zrobiła kontrakt z dwójką męskich artystów, żeby wykonali dla nich utwór promocyjny. To był taki utwór promujący bardzo mocno urbanizację, progres i taki etos właśnie self-made'u rynkowego, ciężkiej pracy, bardzo mocno taki kapitalistyczny w swojej wymowie. Natomiast rok później w wyborach prezydenckich była to artystka żeńska, która reprezentowała, powiedzmy w cudzysłowie, kandydata o zapleczu tej partii ludowej i to był utwór o dużo bardziej takiej tradycyjnej wymowie, nawiązujący też swoją treścią do tradycyjnych wartości. Stylistyka muzyczna i wideoklipu były bardzo mocno takie nawiązujące do tego etosu nomadycznej Mongolii. I czasem się takie rzeczy, jak widzimy, zdarzają. Teraz w ostatnich wyborach wydaje mi się, że też jeden z polityków dostał wsparcie od takiego młodego popowego, trapowego zespołu, za co byli oni bardzo mocno krytykowani. I myślę, że tutaj warto wrócić do postaci Big G, dlatego że on bardzo mocno tą taką niezależność rynkową i niezależność polityczną promował w swojej twórczości i do tej pory jest bardzo otwarty na temat tego, że on nie przyjmuje nigdy żadnej współpracy politycznej, pomimo tego, że reklamował na przykład, nie wiem, soki, które są jakimś tam produktem Coca-Coli lokalnej, czy też reklamował KFC, tak, dokładnie. Nie chcę mówić, że to są kompromisy, natomiast, że z jego punktu widzenia rynkowa współpraca też ma pewne swoje granice. I on jakby pozostaje wierny tej perspektywie, z której zaczynał swoją twórczość i dla niego to jest niedopuszczalne po prostu, tak? I często jakby wypowiada się krytycznie, zazwyczaj nie wywołując ludzi do tablicy, natomiast wypowiada się krytycznie o tego typu współpracach. Narzuca pewien ton. Tak, narzuca ton i on rzeczywiście jest traktowany jako w pewien sposób wyrocznia, tak? Że jeżeli on powie coś, to oczywiście można się z tym nie zgodzić, ale nie ma za bardzo jak tego zanegować. On jest nienegowalny już. On jest w pewien sposób jakby absolutny. I rzeczywiście pełni tą rolę dobrze. Na temat jego obecnej twórczości, czy jakby w ogóle tego, co się w jego karierze wydarzyło, może mieć różne zdanie, natomiast rzeczywiście jest tej swojej linii poglądowej wierny i myślę, że to jest bardzo duża jego wartość jako artysty, nie tylko w sensie muzyka, hip-hopowca, tak, ale w ogóle jako osoby, która jest obecna w przestrzeni publicznej i oferuje jakieś treści. Więc takie współprace czasem się zdarzają, ale generalnie jest dosyć duża niechęć do nich. To, co się pojawia dużo częściej, to jest właśnie rozczarowanie ze strony hip-hopowców w kierunku klasy politycznej. Rozczarowanie, czy jakieś takie żądania do rozliczenia się z tego, co się wykonało przed wyborami. Bardzo często obserwujemy wysyp właśnie takich antywyborczych protest songów, które są produkowane jak na całym spektrum
spektrum sceny, się ich pojawia między 5 a 10 przed każdymi wyborami i one nie mówią zazwyczaj nic odkrywczego. Ja nie widzę tego jako mechanizmu na próbę sprzedania swojej twórczości, tylko raczej właśnie katalizator do wyrażania tej frustracji sytuacją społeczno-ekonomiczną, ekonomiczno-polityczną. Okej, to przejdźmy do innego wątku, a mianowicie jak oglądałem teledyski, nie tylko te, które dostałem od ciebie, ale w ogóle wszystkie inne, jak tam wiadomo, YouTube później sugeruje i tak dalej. I oczywiście nie znam mongolskiego, w związku z czym muszę polegać na tych automatycznych tłumaczeniach, które czasami są straszne, jak przy każdym języku nieangielskim, wiadomo. Ale to, co zauważyłem, co mnie uderza, to jest taka, wręcz powiedziałbym, nadreprezentacja symboliki tradycyjnej. Czyli mamy oczywiście przebieranie się za Genghis Khana, czy w ogóle za jakichś takich tradycyjnych mongolskich wojowników. Mamy te sokoły, jest śpiew gardłowy, który jest włączany do tradycyjnie jednak rapowych numerów. Są tradycyjne też instrumenty. Generalnie bardzo dużo odniesienia do takiej tożsamości narodowej. Jest też taka DJ-ka Roxy, DJ-ka radiowa w tym sensie, że prezenterka, która teraz jest chyba już raczej promotorką po prostu. I ona tłumaczyła, że hip-hop stał się dla Mongołów takim przedłużeniem stepu, że jak na stepie jesteś wolny, to hip-hop stał się takim miejscem do swobodnego wypowiadania się, no bo nie było gdzie indziej. Takiej możliwości nie było w mediach, w związku z czym dla młodych to się stało miejscem, gdzie mogą swobodnie mówić bez państwowej cenzury i tak dalej. Czy myślisz, że paradoksalnie ten zaimportowany ze Stanów Zjednoczonych gatunek stał się właśnie wyrazicielem takich tradycyjnych mongolskich wartości? Czy to jest coś, co po prostu było na scenie przez jakiś czas obecny i później przejdzie? Bo też był taki moment, kiedy mongolska scena hip-hopowa była chyba bardzo mocno też nacjonalistyczna, prawda? Antychińska, używanie swastyk, które no, jak wiemy są tradycyjnym symbolem w tej części świata, ale jednak przez niektórych artystów były prezentowane w takim enturażu mocno odnoszącym się do europejskiego kontekstu i tak dalej. W związku z czym, czy można tu mówić o nacjonalizmie, czy można tu mówić raczej o wyrażeniu własnego ducha i co to mówi też o tym lokalnym hip-hopie? Ja myślę, że to są te dwie rzeczy naraz, że nacjonalizm był, miał taki okres trochę bardziej powiedzmy szczytowy, lata 2000, no nie wiem, 10-2014, czy może 2008-2014 ten okres i potem trochę przygasł, cały czas jest w głowach i w tożsamości mongolskiej, natomiast to jakby o czym chcę powiedzieć, to jest bardziej taka duma kulturowa i rzeczywiście dla mongolskiej tożsamości bardzo ważne jest to, że jesteśmy ludem, który nie jest osiadły, nie jesteśmy osiadłą kulturą, jesteśmy nomadami i to sprawia, że cała nasza ontologia rozumienia świata, interaktowania z nim, rozumienia swojego miejsca w świecie, interakcji międzyludzkich, ludzkiej społeczności jest inna, odmienna, w pewien sposób stojąca w opozycji do tego, co reprezentuje większość kultur i społeczeństw cywilizacji światowych, które reprezentują model osiadły w ten czy inny sposób. No i jednym z takich ważnych składowych elementów tego i myślę tym, na którym bym chciał się przede wszystkim skupić, bo on bardzo mocno z hip-hopem rezonuje, to jest paradoksalnie łączność z ziemią, w takim sensie łączność z miejscem pochodzenia, tak? Możemy myśleć, że jeżeli ktoś jest nomadą, to znaczy, że jakby nie ma w pewien sposób swojego miejsca na ziemi. Mongołowie migrują sezonowo i bardzo często wracają w te same obszary rokrocznie w danej porze roku. I to jest jakby bardzo często przekazywane z generacji na generację, tak? Z pokolenia na pokolenie. Więc ten związek z miejscem pochodzenia, z małą ojczyzną i taki lokalny patriotyzm, bardzo mocno osadzony w takim poczuciu jedności ze środowiskiem naturalnym, na przykład z konkretnymi masywami górskimi, czy z konkretnymi ciekami wodnymi, on jest bardzo mocny. Nie będę mówić o innych aspektach tej mongolskiej tożsamości, takiej nomadycznej, kulturowej, bo to jest, myślę, jakby kluczowe dla tego tematu i dookoła tego może tutaj się kręćmy. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy Mongołowie migrują do miasta, to zostaje im w pewien sposób odebrane. Ta więź, ta pępowina łącząca ich z miejscem pochodzenia, ona jakby niekoniecznie zostaje przerwana, ale jest taka rozciągnięta. Oni są daleko od swojej małej ojczyzny i na przykład rodzi się kolejne pokolenie, które cały czas ma w rodzinie etos małej ojczyzny, która jest kilkaset kilometrów dalej, natomiast ich małą ojczyzną jest dzielnica Ułanbatoru bądź dzielnica jurtowa w Ułanbatorze. Cały czas będąc wychowywani w tym takim kulturowym, patriotycznym duchu mongolskiego nomadyzmu, muszą jakoś zdekonstruować i zbudować sobie na nowo tę rzeczywistość w środowisku miejskim, które też oczywiście jest środowiskiem dynamicznym, w pewien sposób organicznym i jeżeli patrzymy na to z takiej perspektywy hip-hopowej, to rządzą nim bardzo podobne mechanizmy jak środowiskiem naturalnym, w inny sposób się manifestujące oczywiście. Możemy to rozumieć w taki sposób, że jest zamieszkany zarówno przez byty materialne, ludzi, zwierzęta, jak i byty niematerialne, duchy krajobrazu, które są bardzo ważnym elementem mongolskiej interakcji, mongolskiego rozumienia i poczucia jedności ze środowiskiem naturalnym, więc są różne siły, materialne, niematerialne, zależne, niezależne od nas, które to środowisko kształtują, moderują i musimy jakoś z tym żyć. W tym takim patriotyzmie lokalnym jest bardzo jednoznaczny szacunek i taki hołd oddany dla tego miejsca, z którego pochodzimy.
które jeżeli żyjemy poza miastem, no to to środowisko, klimat może być dla nas surowy, może wystawiać nas na różne próby. Klęski klimatyczne w Mongolii bardzo często jakby mamy do czynienia z tym, że są bardzo ciężkie zimy i umierają zwierzęta hodowlane, więc ta relacja z środowiskiem też nie jest taka różowa. I w mieście w pewien sposób też mamy to samo. Tylko miasto już jest może trochę bardziej brudne, wadliwe, jakieś takie pęknięte, natomiast pijemy wodę z tego miejsca i zapuszczamy korzenie w tym miejscu, w którym żeśmy się urodzili, czy w którym żeśmy wzrastali, więc następuje jakaś wymiana materii i w pewien sposób to miasto jest nami, my jesteśmy miastem, ale cały czas ta kulturowa tożsamość i filozoficzne różne wartości, które też są bardzo mocno w mongolskiej kulturze rozbudowane i przekazywane, wykorzystywane, nie wiem, w przysłowiach, które są ważnym elementem no, oralnej kultury, jakieś tradycyjne porównania, to cały czas jest obecne i na przykład znajdujemy dużo takich odwołań do tych tradycyjnych, werbalnych wartości w hip-hopie. Bo to jakby w tekstach oczywiście to jest no, kreatywne pisanie, tak? Natomiast ta stylistyka wizualna, o której mówisz, to jest w pewien sposób danie wyrazu niekoniecznie może jakimś takim nacjonalistycznym już dzisiaj poglądom czy uczuciom, natomiast zdecydowanie jest tam bardzo duża taka duma kulturowa, często narodowa również i no, jest to jakaś próba podtrzymania tej więzi czy zreinterpretowania tej swojej tradycji, tego swojego dziedzictwa kulturowego. No i oczywiście bierzemy te rzeczy, które najbardziej są symboliczne, które symbolizują albo największą energię, typu na przykład, nie wiem, jazda na koniu, czy otwarte stepy, no jakąś większą władzę, typu na przykład wojownicy, tak, jakieś trony. W zależności od tego, co chcemy przekazać, inne elementy tej kulturowo, takiej tradycyjnej stylistyki będą wykorzystywane, ale to już jest jakby bardzo mocno wplecione w tą tkankę hip-hopową lokalnego środowiska. To zakończmy jeszcze takim wątkiem trochę międzynarodowym. Akurat rozmawiamy w czasie, kiedy Warner podpisał umowę z Mrs. M, czyli taką hip-hopową też artystką mongolską, o której wiem, że masz nie najlepsze zdanie, natomiast jest to duży sukces promocyjny. Oni bardzo mocno ją promują na całą tą Azję Centralną i nawet trochę dalej. Ona już jest na składankach. Nie jest jedyną artystką, ale pierwszą, w którą międzynarodowy taki majors inwestuje akurat tyle pieniędzy. I wyszedł też niedawno stosunkowo jej ostatni teledysk Córka Genghis Khana, gdzie ona znów bardzo mocno uderza z taką symboliką tradycyjną, ale jednak rapuje po angielsku. W większości, bo tam pod koniec już po mongolsku. I nie jest w tym jedyna. Takie wątki, wiesz, anglojęzyczne i tak dalej się pojawiają i ten mongolski hip-hop faktycznie wychodzi. W tym regionie jest najsilniejszy, ale zaczyna się pojawiać też na właśnie składankach w ogóle ogólnoazjatyckich, też z jakimiś utworami z Indii, z Bangladeszu i tak dalej, i tak dalej. To jest już silna scena u siebie i jakby to bez dwóch zdań. Ona się sprofesjonalizowała, przeszła taką drogę, powiedzmy, jak hip-hop u nas, z jakichś tam podwórek do prężnej po prostu machiny, gdzie już dorośli ludzie robią dorosłe interesy, nawet jak młodzi wchodzą na tę scenę, no to mają już trochę zrobione. Czy teraz myślisz, że taka popularność międzynarodowa i pojawienie się tych właśnie majorsów i tak dalej może zmienić ten mongolski hip-hop? Czy to ma jakiś na niego wpływ? Czy jednak na przykład tacy artyści jak Pac Rap nie sprzedadzą, mówiąc przysłowiowo, tej swojej duszy i jednak ten hip-hop będzie podążał bardziej swoim torem? To jest ciekawe bardzo zagadnienie i ja rzeczywiście obserwuję to z dużą ciekawością i pewną ekscytacją od kilku lat, co się dzieje z mongolskim rynkiem hip-hopowym pod wpływem tego, że saturacja rynku już jest tak duża i jest tylu tych artystów, że gdzieś trzeba tę produkcję przenieść, tak, żeby ona mogła przynosić zyski. Od kilku lat to się zaczyna dziać i ten utwór, myślałem, że rzeczywiście jest dobrym przykładem na to, jakie procesy tam się odbywają. Ja bym chciał tutaj powiedzieć jedną rzecz, że utwór to jest Daughter of Khan, czyli córka Khana, a nie córka Chingis Khana. Przepraszam. I to jest w porządku, natomiast jakby ważne jest, żeby powiedzieć o tym, dlatego że jakby Chingis Khana można dotykać, że tak powiem, ono jest piwo Chingis, wódka Chingis, różne rzeczy Chingis. To, jak ja rozumiem, do czego ona się tutaj odwołuje, to jest bardziej niż sam Chingis Khan, linia rodowa, powiedzmy dworska, tak? Dworskość. On tam ze swoją matką występuje, prawda? Tak, zgadza się. I postacie kobiece pojawiają się w tym teledysku. Wydaje mi się, że to można w napisach końcowych zobaczyć. To są w swojej respektywnej branży kobiety sukcesu jakiegoś, tak? Jakaś chyba mikrobiolożka, tak, olimpijska reprezentantka, tak. Szybko powiem jeszcze tylko o tym teledysku i wracam do tych procesów jakby rynkowo-hip-hopowych. Pokazywanie właśnie różnych takich person, mniej lub bardziej znanych, ale które mają w pewien sposób coś zobrazować, showcase'ować jakąś dyscyplinę, element społeczeństwa, jest w mongolskim hip-hopie na pewno jakąś taką praktyką, która co jakiś czas wraca. W buriackim hip-hopie, czyli jakby hip-hopie Mongołów żyjących w dużym stopniu na terenie Federacji Rosyjskiej w okolicach jeziora Bajkał, też jest to często pojawiający się motyw. W Mongolii również.
jeżeli chodzi o jakąś taką internacjonalizację mongolskiej twórczości, że ta twórczość, szczególnie ta, którą jakby wypychamy na arenę międzynarodową, ona musi być w jakimś stopniu przynajmniej nasycona tym tradycyjnym folklorem, tą tradycyjną estetyką, bo to jest po prostu to, co Mongołowie są w stanie sprzedać, tak? Oni nie sprzedadzą wojłoku, nie sprzedadzą swoich produktów nabiałowych, suszonego sera czy kumysu. Nie, jakby wypowiadając się o tym, czy coś jest fajne, czy coś komuś smakuje, to są rzeczy, które się po prostu rynkowo jakby nie przyjmą na całym świecie, bądź nie można ich dobrze eksportować, tak? Więc to, co najlepiej mogą robić i to też na przykład jest motorem napędu dla turystyki dalej, która jest ważną gałęzią mongolskiej gospodarki, to jest właśnie sprzedawanie, nie w tym złym sensie wyprzedawanie, tak? Ale pokazywanie, prezentowanie swojej kultury na zewnątrz. No i teraz jakby wracając do tego, w jaki sposób hip-hop sobie z tym radzi. Tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, że ta estetyka trapowa się bardzo mocno zinternacjonalizowała i była w stanie się przykleić do lokalnych hip-hopów w praktycznie każdym miejscu na świecie, to pewne rzeczy zostają przyjęte z zagranicy, pewna stylistyka, pewien rodzaj etosu, chociażby frazy, których używamy, jakieś przerywniki, które trap swoje konkretne spopularyzował. Natomiast jakby to, co jest ważne, żeby lokalnie ta muzyka się przyjęła, a dalej, żeby można ją było sprzedać jako lokalny produkt, ale z którym międzynarodowy odbiorca jest w stanie w jakiś sposób nawiązać więź, to jest ta lokalna przyprawa, to jest ten lokalny składnik. I rzeczywiście Mongołowie rafinowali to przez pewien czas i wyrafinowali to dosyć dobrze, tak? I to przeszło przez tą taką fazę butnego nacjonalizmu, gdzie jakby wszyscy byli w zbrojach średniowiecznych, trzymali sokoły na rękach, palili ogniska, nie wiem, szamani bili w bębny, były szable, groźne miny, swastyki jeszcze dodatkowo na flagach wiadomego rodzaju powiewały w tle. No i to trochę przymarło, bo myślę, że wtedy nie było myślenia o tym, że to się nie sprzeda. To musiało zostać wyrażone, wyraziło się i te elementy jakby dalej są w społeczeństwie, robią w swoim ograniczonym, respektywnym kręgu swoje rzeczy. Natomiast jakby hip-hop trochę zweryfikował. Właśnie z powodów rynkowych dziś już nie ma takich wielkich powrotów do tego, chociaż oczywiście mogło się zdarzyć. Co jakiś czas pojawia się antychińska, otwarcie krytykująca Chińczyków, czy nawołująca do tego, żeby ich rabować, zabijać. Co jakiś czas, jest to pojedynczy utwór zazwyczaj, tak? Nie jest to dominujący motyw twórczości. Nawiążę tutaj do innego artysty, Ginjina, który bardzo mocno współpracuje z artystką Missem, który jest jakby jedną z takich ważniejszych postaci na mongolskiej scenie trapowej. On od jakiegoś czasu już bardzo konsekwentnie miesza amerykański hip-hopowy bądź trapowy etos, czy wizualny, czy werbalny, z tym, co mamy w Mongolii. Jaki albo hip-hop mongolski ma lokalny posmak, albo w jaki sposób kultura mongolska mogłaby się mieszać z tą stylistyką hip-hopową. Na przykład taka ikoniczna scena grania w kości na ulicy, gdzie przydeptujemy pieniądze butem, rzucamy kośćmi, która się pojawia wszędzie. Tak, jakby, i jest cały czas obecna i jest cały czas jakby reprodukowana, no to już jest klasyk, tak? I jeżeli go używamy, to używamy go albo dlatego, że nie wiemy, co lepszego zrobić, albo po coś. I to, co robi Ginjin w jednym ze swoich teledysków, to jest gra w kości, ale grają kośćmi z zestawu skokowego owcy, które są takimi tradycyjnymi kośćmi do gry, w mongolskie gry różnego rodzaju. I jest to kość, tak? Więc w zależności od tego, co wypadnie, albo trafiłeś, albo nie trafiłeś, więc biorą po prostu kilka kości, rzucają i przydeptują sobie te swoje tugriki. To jest w jednym jego utworze, tak? W teledysku. W kolejnym, który wyszedł zaraz po tym z kośćmi, taka sytuacja wystylizowana trochę na Colors Show, to znaczy puste pomieszczenie w jednym pastelowym kolorze, mikrofon zwisa z sufitu i Ginjin stoi i śpiewa do niego taką dosyć emocjonalną piosenkę, dosyć mięciutką, romantyczną. I jest ubrany w del, w tradycyjny taki mongolski płaszcz, ubiór powiedzmy. Do tego przy pasie ma powieszony też taki tradycyjny zestaw narzędzi z nożem, pałeczkami, chubką i krzesiwem. Na głowie ma okulary przeciwsłoneczne, o ile dobrze pamiętam, i opaskę Gucci, pasek Gucci. I buty nie sportowe obuwie, tak? Nie są to sneakery. I rapuje tekst z telefonu. Numer nazywa się po koreańsku. On rapuje głównie po angielsku, ale trochę po mongolsku. Więc jakby chodzi o te smaczki. Ja jeszcze tylko dopowiem dla słuchających nas znowu rówieśników mojego ojca, że Colors Show to jest takiego rodzaju program w największym skrócie na YouTubie, gdzie właśnie artyści występują, nie tylko raperzy przecież, i ma bardzo ikoniczny wygląd, więc jakby nie będę tu wchodził w szczegóły, ale nieprzypadkowo o tym mówisz, bo to jest faktycznie tak, że jak słuchasz po prostu muzyki na YouTubie akurat takiej, no to prędzej czy później na Colors Show trafiasz. Dokładnie. Może jeszcze o tym YouTubie powiem jedną rzecz, że dla nas to może być ciekawe i trochę dziwne. W Mongolii YouTube jest jednym z głównych mediów używanych do konsumpcji muzyki. Nie jest dziwne, kiedyś u nas też był. Kiedyś u nas zmieniło, też był, tak. Natomiast 10 lat temu jeszcze też bym powiedział, że był. Ja, badając mongolski hip-hop, no jestem na ten YouTube skazana niestety w dużym stopniu. Ale algorytm się zmienił, nie masz takiego
takiego wrażenia, że kiedyś po prostu YouTube miał najlepszy algorytm do podpowiadania ci nowej muzyki. Też z całego świata poznawałem mnóstwo numerów. Było fantastyczne. A mam wrażenie, że ten raz algorytm jest zepsuty. Po prostu podsyła mi rzeczy, które kompletnie mi nie leżą i nie zgrywają się z tym, co oglądałem wcześniej. Za to na przykład algorytm Spotify'a działa wybitnie. Spotify mi podsuwa świetne rzeczy. A na przykład w Mongolii Spotify jest kiepsko dostępny. Otwiera się ta usługa powoli na rynek mongolski, natomiast głównie to, co robią osoby, to otwierają przez VPN-y konta i zakładają na przykład konta w Indiach czy gdzieś indziej i starają się w jakiś sposób taki to zrobić, ale na przykład mongolskiego hip-hopu na Spotify'u jest niewiele. Jeżeli osoby są zainteresowane słuchające nas, to można sobie wyszukać moją playlistę z mongolskim hip-hopem, która showcase'uje jakby różne trochę na rzeczy. Na Spotify czy na YouTube? Na Spotify. Na YouTube jest tych playlist za dużo, więc tam ja konstruuję tematycznie zbyt dużo ich, bo potrzebuję tego po prostu do badań. Natomiast na Spotify jest taka jedna, która bardzo najczęściej... Dobrze, to jest idealne podsumowanie tego odcinka. Proszę uprzejmie, jak nazywa się mongolska playlistę na Spotify do posłuchania? Już to wyszukuję. To w czasie jak wyszukujesz, to tylko jeszcze przypomnę, że jest także playlista działu zagranicznego, która nazywa się El Sadeł Con. Jest to zbiór utworów hiszpańsko- i portugalskojęzycznych. Chyba w tej chwili to jest jakieś 40 godzin muzyki. Muszę zacząć dodawać tam nowe rzeczy, bo jakoś zapomniałem o tej playliście. Także ktokolwiek chce sobie posłuchać takich klimatów właśnie typu hiszpański trap, to El Sadeł Con na Spotify. A twoja jak się nazywa? To też zaraz sobie zasubskrybuję. Ja może podam playlistę, będzie łatwiej. MNG, spacja raps, spacja intro. To jest świetna, nazwa dla playlisty. Pasowałaby też do Winampa. Zgadza się. Dobra, na tym zakończmy. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Przypomnę, że dziś moją gościnią była Pał Szczap, mongolistka i łanbatorystka z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!